I musimy uratować ludzi przed wybuchem w Czarnobylu. Ja mam przez to wszystko przejeżdżać. Nie, nie na końcu. Hej wszystkim, z tej strony Screamy, witajcie w nowej grze o autobusie. Tylko to nie jest zwykła gra, ponieważ będą ucieczki od tsunami, będą ucieczki od lawy i jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy. Mam czwarty poziom, ponieważ jest to zaczęcie odcinka z przyszłości. Gra była prześwietna. Zostawcie też subika i lajka, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, zapraszam do mojej przeszłości. A jak wiadomo, w ratowaniu ludzi jestem najlepszy. Zatrzymał autobus! I mamy minus 200 punktów jeszcze przez niego. Po co wychodziłeś na tą drogę, jak zawracasz? Jeszcze przeżył to jakoś. Jesteśmy w Ukrainie i musimy uratować ludzi przed wybuchem w Czarnobylu. Czemu trzy te same babcie wchodzą na raz? Zapraszam. Piękny dzisiaj dzień mamy, prawda? Mamy jechać za konwojem? Czemu nie mogę sam jechać? Dobra, spokojnie, ze mną jesteście bezpieczni. Jak z nikim dosłownie innym. Uciekamy, uciekamy z tego miasta. Szybciej. Bokiem leci ten autobus. Co? Widzicie, tamten nie umie jeździć. Czy oni zostają tam na zawsze? Dobra. Spoko. Jesteś za daleko, jedź bliżej konwoju. No zostawili mnie, jak mam jechać bliżej? Poczekajcie, poczekajcie. Nie, opuściłeś konwój. Zostałeś wykluczony z ewakuacji. Teraz podchodzimy do tego normalnie, jak prawdziwy człowiek, ratujemy ludzi. Czemu pani przechodzi przez siedzenia? Czemu wy nie wchodzicie? No wchodźcie! Jedziemy za konwój! Wiem, normalnie miało być teraz, ale to jego wina, bo zahamował. I on bez kitu leci bokiem. To są wyścigi, chcą się ścigać. Zobaczcie, walnęli się. Jak jeździsz? Czemu ten wystaje przez autobus? Ale dobra, już normalnie podchodzimy do tej gry, bo to jest poważna rzecz. Uciekamy, bo będzie wybuch atomowy. Otwórzmy sobie okno. O! Radiacja! Zamknij to okno! Nie wiem, w jakim autobusie siedzimy, że radiację blokuje, ale dobra. A ten gość sobie tu chodzi, a jest radiacja na zewnątrz. Nie no, spacerki sobie urządzają. Ale nie spodziewałem się, że ta gra będzie naprawdę dobrze zrobiona. Nie dość, że tu jest ładnie dookoła. Serio, tu jest wszystko zadbane. Mamy radiację, zwiększa się nadal. No jedźcie szybciej. Czemu oni jadą jakieś 30 km na godzinę, kiedy radiacja nam wali po oczach? Ja już ledwo widzę. Naszym pasażerom już trzecia ręka wyrasta. Widzę, że nazbierałem dużą ilość punktów. Minus 80. I zobaczcie, udało się uciec autobusami. To był chyba prolog, bo tu wszystko nam tłumaczyło, jak co się robi. I zobaczcie, jak to blisko było. Ale zaczynamy teraz coś mega poważnego. Coś, przed czym będziemy musieli rzeczywiście uciekać. A będzie to tsunami, które już się zbliża prawdopodobnie. Okej, teraz coś tam wybuchło. Jest chyba jakiś podziemny wulkan, który wytworzy trzęsienie ziemi, z tego co czytałem. Dokładnie tak. I zobaczcie, zbliża się jakaś mała ta fala trochę. Zdecydowanie za mała. Rozwala statek. Ale to był tylko początek. Uruchamiaj silnik. Szybko, szybko, uderzam. Otwieramy drzwi. Czemu ja w ogóle ratuję ludzi? Dobra, nieważne. Ratujemy ludzi, 1000 zł. Chodźcie, chodźcie, uratuję was. Spokojnie, później mi zapłacicie oczywiście. Chyba będzie jeszcze druga, oczywiście większa fala. Zobaczcie, fajnie, że tu jest ruch uliczny. Okej, mamy kolejny przystanek. Zapraszam, zapraszam. Nie śpieszcie się. To tylko tsunami, nie? Czemu oni idą tak powoli? Mamy kolejną grupę ludzi, zapraszam. O, zbliża się, zobaczcie, tam jest fala! Autobus jest pełny? Nie, czemu cofam? Ale w sumie nigdy nie mówiłem, że was uratuję, chłopaki. Jeszcze tu jest gość za nami w pidżeonie. Zbliża się fala, jak ogromna! Uniosła autobus! A, silnik busa się zablokował. To nie tak, że nie żyjemy, silnik busa się zablokował.
Ale nie spodziewałem się, że ta gra będzie taka dobra. Dobra, uciekamy od tej pierwszej fali. Ta fala pierwsza jest mała. Ona nam nic nie robi. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Ona sobie w telefonie siedzi. Spoko, przecież TikToka trzeba nagrać, że tsunami na ciebie leci. Dobra, szybko, szybko, trzeba się skupić. Mamy kierunkowskazy tutaj w ogóle. Ja z nich wcześniej nie korzystałem. Tu też jest autobus, czemu on się po nich nie zatrzyma? Jest pusty cały. Chodźcie szybko, czemu oni się tak ślimaczą? Spoko, mamy wielką falę, która na nas nadchodzi. A oni sobie nic z tego nie robią. To jest przerażające. Czy ja... O, ja mogę drzwi... To jako, że można wysiadać. Pasażerowie, czas na przerwę na papierosa. Dobra, jedziemy, co? Ono się zbliża! Szybko! Szybko! Czemu nasza kałka zmiany biegów jest w podłokietniku? Dobra, jedź! Jest źle, jest źle! Żyjemy! Nie żyjemy! W ogóle podoba mi się, że te NPC-ty w ogóle nie myślą, jak w BMG Drive. Leci przeogromna fala, a oczywiście znajdzie się jakiś agent. Jezu, jak ona jest wielka, ona się zbliża szybko. Szybciej, czymkolwiek ty jedziesz, nawet nie wiem co to za samochód jest. Jest zaraz za nami. Nie wierzę, że autobusem wyprzedzam samochody osobowe. Jeszcze jadę 50 km na godzinę. Przepraszam, drodzy pasażerowie, ale muszę sprawdzić, czy da się latać tutaj bokami jakoś. Ciężko się lata. Trzeba by było na pewno szybciej jechać. Jakie tu są zakręty, zobaczcie na mapę. Jedziemy cały czas w górę, więc powinniśmy być teoretycznie bezpieczni. Nie widzę żadnych fal ani żadnej wody. Zobaczcie, co tu jest, jakie to jest wielkie. Szybko do góry. Czemu ty jedziesz w dół? Zastanów się. Przecież on jeszcze widział na pewno te fale. Jakie tu są dziury, zaraz mi opony pękną. Dobra, mam nadzieję, że nie pękną. Jesteśmy już prawie na samym końcu, pewnie w jakimś punkcie obserwacyjnym. Ale ta gra jest super. W ogóle ten świat jest dobrze. Dobrze zrobiony. Jesteśmy. Ja ich odstawiam na przystanek. To będzie 2,50. Ile? Czemu ona się tak na nas patrzy? Uratowałem wam życie, czemu mi nic nie powiecie? Pomyślnie ukończyłeś ten scenariusz, super. Okej, jesteśmy w Islandii i ktoś z nas, nasi pasażerowie, czekają sobie. Co to w ogóle za przystanek jest? Dlaczego ja jestem jakimś ratownikiem tych ludzi? Czy ja będę musiał jechać tam przez wodę? Czemu tam droga prowadzi? Dobra, normalka. Co to jest? Mamy gejzery wszędzie i nie możemy w nie wjeżdżać oczywiście, ponieważ to jest gorąca woda. Przede wszystkim jak widać dużo tej wody i może nam ponoć zniszczyć silnik. Także przejeżdżamy teraz jak najszybciej, żeby nie wystrzelił. Wystrzelił! Wystrzelił szybko, szybko, szybko. Za nami spadła ta woda. W ogóle co nam woda powinna zrobić, która spada? Przecież nic nam nie powinna zrobić teoretycznie. O, silnik busa się zablokował. Jak to? Będą jeszcze wulkany tutaj. Zapraszam, zapraszam. Później erupcję wulkanu też zaliczymy. I czemu... Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. Czemu wszyscy usiedli do tyłu? Zobaczcie, ja jestem tutaj. Jest tyle wolnych miejsc. I wszyscy usiedli, nawet razem na sobie siedzą. Ja nie śmierdzę, czy o co chodzi? Zdecydowanie mają jakiś problem. Ale dobra, podchodzimy do tego na poważnie, ponieważ ja jestem bohaterem tych ludzi. Muszę dbać o ich życie. I teraz się nie dam pokonać jakiejś głupiej wodzie. Przejeżdżamy. Co to był za przystanek? No zobaczcie, czemu tu jest tyle wody? Ja mam przez to wszystko przejeżdżać. Super, dobry pomysł. Idźmy na gejzery autobusem, który może się zakopać pod tą wodą. Ale to musi fajnie w realu wyglądać. Zobaczcie, jak to wysoko strzela. Przejeżdżamy już przez wszystkie chyba. Zostawiamy je w tyle. Czy ja muszę pod rzekę podjechać? Podjeżdżamy pod rzekę. Super trasa autobusowa. Ulica Morska jeszcze. Ale już chyba zostawiliśmy te gejzery w tyle. Wyjeżdżamy na normalną ulicę, gdzie są normalne samochody. Głowa mu przez dach wystawała. Jak to wysoko strzeli. Ale tu jest ładnie, zobaczcie. Nie no, ta gra jest super. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, to piszcie w komentarzach. Zobaczcie, nawet okna można otwierać chyba. Trzeba przytrzymać. I jesteśmy na miejscu. Wysadzamy ludzi. Fajnie jakbyście wyszli, a nie siedzieli w sobie.
Żegnam. I mamy teraz to, co tak naprawdę chciałem. Jak to fajnie wygląda. Jesteśmy jeszcze w jakimś dużym, dużym autobusie. Będzie erupcja wulkanu, super. Czy to będą kolejne przystanki? Dobra, odpalmy autobus, bo ludzi tutaj nie widzę. Włączamy światła. Fajnie, że bez świateł wcześniej jeździłem. I jedziemy. Spoko, lawa sobie bulgocze. Tutaj trochę pływa lawy. A my jedziemy od... A czekają tam. Dzień dobry, czekajcie, bo jak się drzwi otwierało? O, w ten sposób. To nie tak, że to mój pierwszy raz. Zapraszam, zapraszam. W ogóle czemu wy jesteście tak ubrani, zwiedzając wulkan? Nie no, piękna pogoda, świeże powietrze jak widać. Na wycieczkę się wybrali. Zobaczymy, co tu rzeczywiście będzie się działo. Ta lawa płynie chyba. Płynie, zbiera się. Szybko, ona rzeczywiście płynie. Nie no, a tu ludzie jeszcze czekają. Super sobie miejsce do czekania wybraliście. Dobra, wsiadajcie, wsiadajcie, wsiadajcie. Szybko, szybciej wsiadajcie. Czemu wam się nie śpieszy? Dobra, możemy jechać. Bo, zrobię źle, to jest nasza droga. To jest nasza droga, jak ja mam tędy przejechać teraz? Jedziemy jakoś naokoło w takim razie. Spokojnie, będzie... Bus spalił się w lawie. Ale to ładnie wygląda, naprawdę. Nie spodziewałem się czegoś takiego po tej grze. Dobra, ale teraz trzeba szybko, bo tutaj serio, serio to jest wyzwanie. Zapraszam pana kowboja. Jeszcze jest napisane ewakuacja, tymczasem ludzie. Idą sobie, nawet biletu nie kupią. Nie zamykamy tych drzwi. Chociaż pewnie jest tutaj mega, ale to mega gorąco. Jedziemy na maksa, ten autobus driftuje. Dobra, szybko, teraz szybko, teraz szybko. Nie zwalniamy ani trochę. Jedziemy, 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 jedziemy. Wsiadajcie, 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 wsiadajcie. No wsiadajcie, za nami jest lawa. Zobaczcie, płynie w dół. Co? O! Jest za nami! Jest za nami! Szybciej tym autobusem! Czemu on jest taki wolny? Tam jeszcze jest na górze! Zobaczcie, jak blisko nas, ale jeszcze nie leci! Jeszcze oni tutaj przystanek sobie zrobili! Dobry pomysł, nie? Stanąć pod lawą i czekać na autobus. Jedziemy dalej. Ciekawi mnie, ile będzie jeszcze tych przystanków, bo tutaj wygląda na 3 dodatkowe przystanki jeszcze. A słyszę lawę za nami! Aż się boję obracać! Ona jest serio za nami! Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Dobra, szybko. Szybko, szybko, ludzie! Czemu ludzie tu są, kiedy lawa za nami leci? Ktoś wszedł! Jak on wszedł? Czekajcie, czy tu są drugie drzwi? Tu są drugie drzwi jeszcze! Ludzie by szybciej wsiadali teraz! Dobra... No, przejechałem ich, przepraszam. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Lawy nie widzę, szczerze. Okej, jednak widzę. Jednak widzę, się zbliża szybko. Szybko, jedź. Sekundę dłużej bym został, byśmy tak naprawdę już nie żyli. Wchodzimy jak najszybciej w zakręty. Musimy to przeżyć. Spokojnie, to mój pierwszy raz. Za kierownicą oczywiście. Bierzemy tych ostatnich ludzi, bo to jest chyba ostatni przystanek. Zobaczcie, jak ta lawa się zbliża. Czemu ona jedzie drogą, nie? Uciekamy! Fajnie, jakbym jechał po drodze jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Bierzemy ostatnich ludzi. To był ostatni przystanek. Ostatni przystanek! Walnąłem w kamień, walnąłem w kamień, walnąłem w kamień. Cofaj, cofaj, cofaj. Nie! Nie na końcu! Nie na... Nienawidzę tej gry. Dobra, przechodzimy to jak najszybciej, już wam tego nie będę pokazywać. I przechodzimy od razu do następnego poziomu. Przeszliśmy już erupcję wulkanu i mamy naprawdę wiele jeszcze zdarzeń. Tutaj mamy 14 różnych, mamy tornada i tak dalej. Mamy tryb wolny? Czy ja mogę zabierać ludzi teraz gdzie chcę? Na wulkan na przykład? Trasa wulkan. Spoko. Jeszcze możemy jeździć starym ukraińskim busem. Nie no, świetna jest ta gra. Zobaczcie, mogą odebrać ludzi z przystanków i zawieźć ich na wulkan, nie? Zapraszam państwa, nie pożałujecie na pewno. Ja nawet nie muszę się trzymać trasy. Czy mogę wjechać do wody? Spokojnie, będzie dobrze. Nie słuchajcie. Czy mogę wjechać do wody? Nie da się. Ale mimo wszystko gra jest świetna. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.